Będę się starała Państwu przedstawić naprawdę receptę, że można fantastycznie się rozwijać z marką Kerastas, którą zresztą uwielbiam od zawsze. Dzisiaj już samopoczucie jest dużo lepsze. No, przed momentem właśnie były wyniki, dostałem się do ostatniego etapu, czyli pierwszej trójki tych najlepszych osób. Poprosimy na scenę wszystkie osoby, które są nowymi ambasadorami marki. Trzecie miejsce zajęła Irmina Kozieł. Gratulacje. Drugie miejsce pani Agnieszka Dębowska. Nazywa się Mateusz Wicek, zdobył 188 punktów i to on jest laureatem tego konkursu. Voucher na 7000 dla pana Mateusza.